Cześć, witajcie, jestem Patryk Rolnik. Witam Was w drugim odcinku z serii Farming Simulator 2022 pod tytułem Rolnik z Usiny. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli prasowanie oraz zwożenie bel. Także co, nie przedłużajmy, jedźmy. Opuszczamy, jedziemy. Nie będziecie słabo słyszeć ciągniki, ale nic na to nie poradzę. Tu trochę już mam w prasie. Pół tego pola sprasowałem poza odcinkiem. I teraz właśnie będziemy prasować resztę. To jest strasznie cicho, są dźwięki ustawione, bo jak dałem głośniej, to znowu mnie zagłuszało. To no tak to jest, więc nic na to już nie poradzę. Ale przynajmniej sobie porozmawiamy. O, jeszcze chciałem Wam bardzo podziękować za 200 subów, już jest ponad 200, 201 w sumie. Bardzo Wam dziękuję i nie wiem, czy zrobię specjal na 200, zastanowię się, może dopiero na 500, zobaczymy, ale bardzo Wam dziękuję. Czy co, lecimy jak najszybciej po 500 już, o tych 300 nie będę mówił, po 500 już nie było, a najlepiej to po 1000 subów. Odcinek no, planuję tak na gadżet. Ostatnie 23 minuty mniej więcej, ja sobie tu mam telefon obok, będę sobie sprawdzał czas. Także, no, żeby też długie odcinki nie były, chyba że chcecie jeszcze dłuższe, to piszcie. Zapraszam na kanał Szmeker02, Herbert, Bartosz Farm, dobijamy mojemu kuzynowi na Bartosz Farm 100 subów, na Herbert też 100 subów, a na Szmeker 50. Także wbijajcie, a no u Szmekera też można stówę dobić, także zapraszam na tamte kanały. Zostawcie suba, lajka im, mi też oczywiście możecie zostawić. I co, lecimy, suprasujemy w następnym odcinku talerzowanie. Później myślę, że zrobimy nawozy, siew, opryski. No i żniwa i tak od początku. Jak to wiecie, jeszcze kiedyś odcinek z obrządków nagram, jak to wszystko tutaj wygląda. Te belki się nie będą tam wturlały tutaj nam na dół. Nie wiem, tutaj widzicie już, no, sprasowałem połowę tego pola, bo po prostu za długo by trwał odcinek. Stwierdziłem, że zatorkiem sobie będziemy prasować. No, bo tam już wszystkie ciągniki widzieliście, zatorek jeszcze nie był na odcinku używany. W sumie ten wielki też nie był, ale on będzie przy talerzowaniu. Tylko on jest zepsuty, bo nie chcę za bardzo podnosić, tak jak talerzówką się jedzie, ona jest minimalnie nad ziemią. Także tak trochę, no tak nierealnie będzie, no ale już dobrze. Możecie też napisać w komentarzu, czy już macie ferie. Ja jestem podkarpackie, będę miał od 14 tam chyba. Dobrze mówię? Chyba tak. No nie wiem już. Chyba od 14. I co? U chłopaków, u Herbert i u Szmeker startuje za niedługo seria z FS22 ze mną. Ja nie będę tej serii nagrywał u siebie na kanał, bo już dość serii. Jeszcze z multiplayer będzie ze Szmekerem. Na polskiej jakiejś małej mapce. Więc już... Więc już po prostu, no, nie będę już trzech serii nagrywał, bo też stwierdzam, że nie ma trochę sensu. Będziecie chcieli sobie oglądać, posłuchać mnie, możecie do chłopaków tam wpadać, jeszcze odcinka nie będzie. Dzisiaj chyba będą wieczorem pierwszy nagrywać, też tam będę. Będzie seria na mapie Klemer, coś takiego, tej takiej amerykańskiej. Nie wiem, jak to się wymawia. Eltimerk, no wiecie, o co mi chodzi, tą mapę. I nie wiem, czy też sobie nie kupię jeszcze 19, może też jakąś serię odpalę na 19, ale nie wiem, zobaczę. Mam fajny pomysł na 500 subów, na specjal, ale to musicie zaczekać. Powiem tyle, że będzie to farming, ale jaki farming, to jeszcze się przekonacie. Dobra, myślę, że ten przejazd sobie zrobimy.
i będziemy powoli zwozić. I ten sobie jeszcze przejazd zrobimy i sobie pozwozimy parę belek. Albo jeszcze jeden zrobimy. No zobaczymy. No seria u Szmekera będzie się odbywała i u Herberta bez modów. Ja nie, tam będzie mod na prasę taki fajny i na pług. Ale tylko te mody będziemy używać, które będą na modhubie. No bo są oficjalne mody, które Giants przepuszcza, nie gdzieś tam z LS Portala, które każdy sam może wrzucić, czy z LS Worlda. No. Także no, tak to będzie wyglądało. Więcej nie mówię. No tak to będzie no, wyglądało. No już to powtarzam chyba po raz kolejny. Lecimy sobie po malutku. A i możecie napisać, jak ktoś wie, bo jak na przykład chcę sobie stworzyć serwer w farmingu na Osinie, to mi wyskakuje komunikat, że muszę mody skompresować. Nie wiem, o co chodzi. Kompresowałem mody. Tam wyślij do i skompresowany plik zip i mi po prostu nie działa. Działają mi tylko mody z ModHuba, więc jak możecie mi, nie wiem, doradzić, to jak wiecie, to możecie mi napisać w komentarzu. Chociaż i tak wiem, że te odcinki z Farmiga jakoś zabójczo dużo wyświetleń nie robią. W porównaniu na przykład do Orki Fergusonem, gdzie tam jest 11 ponad tysięcy świetleń, ale no. Kanału nie będę się przerzucał całkiem na farmingi. Tak, odcinki z farminga będą tak. Odcinek, potem jeden dzień przerwy. I z takimi przerwami. Tabelka pewnie gdzieś tam w krzaku poturla się, no, ale już nic z tym nie zrobię. No. Chociaż jeden przejazd nam zostanie oprócz tego, to może nawet wszystko spresujemy. To co zostało. I zobaczymy jeszcze 13 minut odcinka, także. Myślę, że będzie dobrze. Pozwozimy sobie parę belek. Będziemy zwozić Ursusem 1134 z turem. I widłami nie do bel, tylko widły do bornika są szerokie i trzy belki można nabić. Także będzie szybkie zwożenie. Obciążniczek z tyłu taki fajny z opryskiwacza zrobiony. W sensie beczka od opryskiwacza. Nie sam opryskiwacz, tylko dodatkowy zbiornik do opryskiwacza. Jak widzicie, jest tu panel IC, ale jakby to powiedzieć, nie działa. Więc no już nic na to nie poradzę. Tu można w prasie otwierać, zamykać na te sznurki. Ja tu dałem opcję w prasie, żeby owijać na siatkę, bo moim zdaniem jakoś to lepiej wygląda. Zobaczcie, na siatkę niż na sznurki. Ale myślę, że kolejne prasowanie zrobimy sobie na sznurki, tak dla urozmaicenia. Od razu tu wyrzucimy, sarny biegają. 1 września mamy na mapie tutaj. Także jest dobrze. Bo no, to jeszcze jeden przejazd został, to przejedziemy w sumie dwa, no ale jeden taki niepełny, więc można powiedzieć, że jeden. Zwozić no chyba trochę mniej jednak, ale nie będziemy, o widzicie, tam jest beczka opryskiwacza przyczepiona. Nie chciałem zwozić na przyczepie, bo tu blisko gospodarstwa, a zanim tę przyczepę załaduję, zajadę, rozładuję, to już szybciej będzie, jak pozwożę sobie tak po prostu. Może lecimy teraz tu. No i potem do góry będzie akurat całe sprasowane. Widzą, tam stoją, że jest dobrze. Możecie pisać, co na jakim polu siejemy. Ja Wam jeszcze pod koniec odcinka pokażę, jakie mamy pola na mapie. Albo nawet zaraz Wam pokażę, albo no jeszcze zobaczę, pokażę Wam w każdym razie w tym odcinku i możecie mówić, co na danym polu posiać. W buraki, ziemniaki na razie się nie bawimy.
Słonecznik również, tylko te polskie uprawy, rzepak, pszenica, jęczmień, pszenica, jęczmień, owies, co tam jeszcze, pszenica, owies, jęczmień, rzepak, kukurydza, no i chyba tyle, co tam jeszcze, żadne sorgo, żadne soje, polskie po prostu najzwyczajniejsze zboża, uprawy. Takie tam inne. Dobra, lecimy sobie. Mówię, że odcinek trochę będzie dłuższy niż poprzedni, no ale dobra, już jedziemy. Prasa sipma, uznałem, że będzie dobra na tą serię, no bo mamy bizony, to od razu też sipmę, weźmiemy. Jakoś się tak będzie fajnie komponowało ze sobą. Także lecimy sobie pomalutku. Następny odcinek będzie w czwartek. Tak, w czwartek, bo w środę. Bo to dzisiaj jest, będzie przerwy, wtorek przerwa, no i w środę. No. O. Czyli w środę, a w czwartek. Zobaczę, może coś wrzucę jeszcze, takie inne gierki, jeszcze zobaczę, może niekoniecznie rolniczy, oby to się zatrzymało na tej belce, tam jest belka jedna, nie zatrzyma się, nie będzie w te krzaki, potem tych belek szukać po tych krzakach, no zobaczymy, jak się zatrzyma, bo się zatrzymało, to dobrze. No i taki ostatni przejazd, tu pewnie nawet nie będzie belki. Ale już dobra, już przejedziemy. Kopci jakby, nie wiem, jakaś uszczelka normalnie poszła. Że tam nie siwo. Pomalutku lecimy. Czekam tylko na przykład, jak wyjdzie jakiś mod typu kabina na palecie albo siczkarnia. Taka to nowsza, to byśmy jakąś akcję zrobili, że na przykład zakładamy kabinę do bizona, sieczkarnię wymieniamy, coś takiego. Czekamy na takie mody, albo przednie tuzy, ale nie, przednie tuzy na wszystkich ciągnikach. No to by się tam coś jeszcze nagrało na pewno. Zakupy planowane na to obora i no i ten sprzęt cały do krów, nie? Silos na kiszonkę, same krowy. Mam tu 361 tysięcy, więc myślę, że prawie to wystarczy. Aczkolwiek nie wiem, czy to wystarczy. Dobrze, będziemy sobie tutaj już kończyć te prasowanie. I jeszcze tak z 10 minut zostało, to pozwożę te belki. Akurat, dobra. Wyłączamy. Zajadziemy z torem tu. I od razu bierzemy ten ciągnik. Ściszę trochę, bo nie wiem właśnie, czy mnie nie będzie zagłuszało. Najwyżej już nie będziecie słyszeć ciągnika. Ustawię sobie te widły jakoś tak mniej więcej na prost. Dobra. Trzeba się jakoś też ustawić po ludzku. Kurde, słup. Dobra, nabijamy tak jak leci. Tak jak leci, nabijamy. Właśnie, bo to tak trochę zanabiłem. Najwyżej tak zwieziemy z 4 belki, bo widzę, że to trochę zajmie. No, szczególnie z tym nabijaniem mam słabość tych belek na widły. Albo tak zrobimy. O, elegancko. Dobra, w sumie już pojadę. Po dwie będziemy wozić już.
trzy się da, ale to trzeba tak ładnie umieć. Ale już dobra, po dwie będziemy wozić. Podwiatę. Także lecimy sobie pomalutku, pomalutku. Ciągnik możecie pisać, jaki kupić zamiast jakiego? Zamiast zetora albo zamiast tego, bo ten sobie zostawimy, bo on jest duży, tutaj z beczką na wodę stoi, więc go nie będziemy zamieniać. Te dwa, czyli zetor i najmniejszy, czyli ten 1134, który teraz jeździmy. No po prostu, żeby po prostu, no na jaki zamienić, nie? Lecimy sobie pomalutku, pomalutku. Oj, był w drzewo. Wsady się nie będziemy bawić. Nie ma sensu, myślę. Też, że teraz pomału tego farminga dopiero odkrywam, bo ja farmingów jakichś tam trailerów nie oglądam. Tego nawet nie wiedziałem, że sarny na polach biegają, także nieźle. Oglądam po prostu, bo nie chcę jakichś tam wielkich spoilerów mieć po prostu sobie. Tak grać, tak samo GTA. Zanim sobie kupowałem. Czyli to 2018 będzie na Xboxa. To nie oglądałem po prostu fabularki. Oglądałem tylko z GTA Online. Albo ewentualnie grałem w GTA Online, ale fabularkę nie grałem, bo nie chciałem sobie po prostu spoilerować. Tak samo z farmingami. W farmingu i wszystkie grałem, wszyściutkie od 8, 2008, Landwich Simulator 2008, Landwich Simulator 2009, potem Landwich Simulator 2011, potem już był Farming Simulator 2013, 2015, 17, 19, no i 22. I grałem w mobilne farmingi 2012 Farming, 2014, 2018, tak. 2016 farminga grałem, a w 2020 farminga nie grałem, tak, nie grałem, ale może kiedyś zagram. Specjalnie nie będę kupił, tylko czekam, jak na Aptoida wyjdzie, to sobie kupię, znaczy kupię, zainstaluję, bo tam Aptoid to jest taka aplikacja, gdzie wszystkie płatne masz za darmo na telefon. Także polecam. Wpisujecie sobie po prostu w Google app, to idę razem. Wszystko razem można napisać, bez znaczenia jak napiszecie app, to idę, po prostu żeby było. I będziecie mieli tam już, będziecie mieli do zainstalowania tam. Także polecam. Raz. Ale tak strasznie tę belkę tam nabiłem na dół. Dwa. Tam jest po drodze, może mi się uda nabić trzecią. Wiem, tak nabijam byle jak, ale no po prostu, żeby szybko było. Dziesiątka. Fajnie wygląda moim zdaniem. No teraz zobaczycie. A nie sznurki, bo to sznurki to takie paski będą po prostu porobione, a tak to jakoś to ciekawie moim zdaniem wygląda. No, elegancko. Jak widzicie, da się trzy nabić. Tak jakby normalnie też się da trzy nabić, tak jakby od przodu, od tutaj tej strony. Ale no już jak tak mi się udało, to już tak będzie. Ten obciążnik jest, tak nie obciąża, ale no, żeby coś było, tak chciałem po prostu. Lecimy. Rrr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 
Nie wiem, czy ja się tu zmieszczę z tymi trzema belkami. Najwyżej do góry dam. No i rampą poła spadłem. Nie wiem, czy mi się uda zacząć od nowa. Zahaczyć. Udało się, dobra. Czekajcie, niektóre drzewa kolizje mają, więc ja nie chcę też, kurde, zahaczyć się i gdzieś zablokować. No myślę, że tu będzie przynajmniej jedna ta część tej wiaty zapełniona. Dobra. Jeszcze raz sobie pojedziemy i będę kończyć odcinek. Cyk. Także lecimy pomalutku. No, talerzowanie w środę, jak mówię. I co? No potem nawozy, opryski, znaczy nawozy, siewy, opryski, owu nawozy, żniwa. Przedtem jeszcze przez żniwa miesiano kosy, bo tu krowy. A, chyba że przed nawozami jeszcze będą żniwa kukurydzy. Więc zobaczymy, to jeszcze zobaczę, jak to tutaj zrobię, ale żniwa kukurydzy na pewno będą, a kiedy to już nie wiem kiedy, ale wiem na pewno, że będą. No tak trochę koślawo to wiozę, ale dobra, już zawiozę to. I będę kończył pomału odcinek. Tutaj czas kończy. Mało. Zrobimy sobie ursusikiem elegancko. I też kopci, jakby nie mógł. No i co? Czekam na jakąś polską mapkę. Ta seria będzie z multi. Jak mi te mody będą działać. Bo mówię, na multiplayer nie działają mi żadne mody, tylko to jest mod huba. Nie wiem czemu. Pokazuje mi, że muszę skompresować. Ja próbowałem kompresować, skompresowałem nawet, ale to po prostu no, nic to nie daje, więc... nie wiem, albo muszę przeinstalować farminga całego, bo mody próbowałem już przeinstalować, nic to nie dało. Także co, widzowie. Ja się będę z wami żegnał. Zostawcie suba, lajka, dzwoneczka. Dzięki jeszcze raz za 200 subów. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.